Miałem już okazję Państwa informować, że według mojego głębokiego przekonania jutrzejsze inicjatywy prowadzą w prostej, choć może ukrytej postaci do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej. To nie jest zresztą pierwsza próba. W poprzednim Sejmie, w poprzedniej kadencji ze strony tych samych kręgów mieliśmy podobną inicjatywę, przy czym jedna z tych ustaw w poprzedniej kadencji została odrzucona już w pierwszym czytaniu. Pokazywało to, jaką niewielkim poparciem cieszą się te propozycje, a druga z nich nie przeszła przez Komisję Infrastruktury. Jednym słowem, Sejm ubiegłej kadencji w swojej mądrości nie zdecydował się na przyjęcie propozycji posłów Platformy Obywatelskiej.